w najbardziej masowej organizacji sportowej, zrzeszeniu LZS Wielkie Święto. Powodem tytuł mistrzowski w rozgrywkach Ligi Bokserskiej wywalczony przez Ludowy Klub Sportowy Iglopol z Dębicy po wczorajszym wysokim zwycięstwie nad GKS-em Jastrzębie 18-2. A kadra bokserska ma nowego trenera. Po rezygnacji z tej funkcji przez Andrzeja Gmitruka powierzono ją świetnemu nie tak dawno pięściarzowi, złotemu medaliście z Olimpiady w Montrealu, Jerzemu Rybickiemu. Wiadomości w niedzielę 3 grudnia. Dobry wieczór. Pięściarze Iglopolu Dębica obronili tytuł mistrza Polski w rozgrywkach drużynowych. Zwyciężyli dziś zespół Czarnych ze Słupska 18-2. Sprawa wicemistrzostwa oraz spadku drugiej drużyny z pierwszej ligi rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.